70. rocznica Polskiej Akademii Nauk to okazja do spotkania się. Przed Polską Akademią Nauk jest stałe wyzwanie. Być potrzebnym dla społeczeństwa i dla państwa. Stałym elementem tejże rocznicy jest to, że Akademia zawsze odnosiła się do doskonałości. Zawsze miała na celu zadbanie o doskonałość w badaniach naukowych, o doskonałość w relacjach międzyludzkich. Taka była zresztą idea ojców założycieli, którzy 70 lat temu tę instytucję zakładali. Mieliśmy nade wszystko dla mnie okazję wysłuchania tego, co mieli do powiedzenia autorzy naszej jubileuszowej książki. Przez sam fakt, że 20 pisarzy opracowuje, każdy na swój sposób, a 20 portretów wybitnych postaci polskiej nauki jest już rzadkie bardzo. Myślę, że takich książek jest bardzo mało. Jestem jednym z autorów, jeden z 20 autorów książki o najwybitniejszych polskich naukowcach wydanej przez Polską Akademię Nauk. Ja akurat pisałem o Janie Czochralskim. To nie jest nazwisko, tak jak Maria Curie-Skłodowska czy Kopernik, że każdy wie, o kim mowa, ale to był ojciec technologii półprzewodników. Staram się opisać 3 najważniejsze momenty w życiu Józefa Joteyko. Najwyższy moment z młodości, czyli moment, kiedy poczuła pasję do nauki. Potem moment, kiedy ona wygłasza pierwszy wykład w Collège de France, u szczytu swojej kariery. No i potem trzeci, już w Polsce, starość, marginalizacja. Akademia i jej członkowie powinniśmy zintensyfikować działania na rzecz rozwoju nauk szeroko pojętych. Mamy bazę, bo mamy świetne fundamenty, mamy tradycje, mamy ludzi o szerokich horyzontach z otwartymi umysłami. Jestem przekonana, że istotność głosu naukowców z Polskiej Akademii Nauk jest absolutnie nie do przecenienia. To znaczy w tych czasach pełnych różnych kłopotów z nadmiarem dezinformacji, z zamieszaniem informacyjnym, z nadmiarem różnego rodzaju źródeł, to co wypływa bezpośrednio pod marką Polskiej Akademii Nauk z taką pieczątką jakości jest absolutnie kluczowe. Nauka jest po to, aby oddzielić prawdę od mitów, aby powiedzieć co jest faktem, a co jest fake newsem. Elementem spotkania było otworzenie Alei Polskiej Akademii Nauk. Przede wszystkim wybitni uczeni i uczone są gwarantem tego, że nauka rozwija się wspaniale i jestem szczęśliwy powiedzieć, że grono tych wybitnych uczonych to członkowie Polskiej Akademii Nauk. Życzyłabym Akademii dużo sił, zdrowia i konsekwencji w działaniu, bo bez konsekwencji w działaniu nie ma efektu. Życzyłbym przede wszystkim wychowania i odkrycia wybitnych talentów naukowych. Co najmniej kolejnych 70 lat albo 170, 270 wielokrotności, to na pewno. I dalszego rozkwitu, siły i energii na dalsze lata.